Pierdolę. Hej, siemanko mordeczki, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Major Hussein, a dzisiaj w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym materiale meczyk z gry Call of Duty World at War, pierwszej części Call of... Tak, dobrze mówię, za szybko mówię, czasem się zapierdzielę. Z piątej części Call of Duty w realiach II wojny światowej, która te realia są moje ulubione, jak może i wiecie. Bronie, bronie, wszystko ogólnie mnie interesuje z czasów II wojny światowej. Bardzo to lubię. No i ta część oferuje wejście w ten świat. Niestety, tak jak widzieliście, jest oblegana ta część sporo przez hakerów. Tak jak w innych częściach Call of Duty, hakerzy mnie w ogóle nie denerwowali, ponieważ jak wszedłem, widziałem jakiegoś cheatera, wychodziłem, wchodziłem do następnego meczu i go nie było. Haker mniej więcej zdarzał się tak na tydzień. W tygodniu było tak mniej więcej jeden, dwóch, których można było znaleźć. Lub tam po jakiejś drugiej, tam czasem siedziałem długo po nocy w MW3, bo w MW3 najwięcej spędziłem czasu i tak koło po drugiej można było znaleźć takie zhakowane serwery. Ale to mnie tak nie denerwowało. Najbardziej denerwowali mnie kamperzy, jak na pewno wiecie. Kamperów nienawidzę po prostu. I mnie denerwują bardzo, łagodnie mówiąc oczywiście. A w tej części kamperów nie widać. Są tylko cheaterzy. Bo hakerów to... hakerami nie można ich nazwać, ponieważ wątpię, żeby to oni sami robili, tylko ściągają od jakichś hakerów i oni są cheaterami. Oni po prostu oszukują w świecie gry Call of Duty. I to nie jest za fajne, ponieważ część jest naprawdę fajna. To jest ogólnie chyba moje pierwsze Call of Duty, w którym grałem na multi w roku 2008 do połowy 2009. Z kumplami graliśmy właśnie tylko w World at War. To było nasze Call of Duty, które graliśmy non-stop. Najlepsze, że grę miał tylko jeden. Graliśmy w trzech na jednym kluczu. Jeden kupił pełną wersję gry. My ściągnęliśmy sobie pirata. W sumie pirata ja miałem od kumpla. Drugi sobie tam zainstalował, ja sobie zainstalowałem. Klucz wpisaliśmy i graliśmy właśnie na jednym kluczu. Właśnie w 2008 to były jeszcze takie czasy pionierskie u mnie z grami. W ogóle wtedy nie kupowało się gier. Byliśmy w podstawówce. No teraz, żeby nie palnąć. Podstawówka? Nie, pierwsza gimnazjum u mnie to było. Pierwsze gimnazjum, też to były właśnie takie czasy pionierskie. Pierwszy dobry komputer, na którym coś działało w ogóle. I no, nie kupowałem gier, dostawałem te gry przeważnie. Kasy nie miałem, rodzice jak usłyszeli, że chcę 100 na grę, to po prostu co? 100 zł? No to więc kupowało się z gazet jakieś tam gierki, coś tam się wpykało. Dostawało się od znajomych, bo to jeszcze nie było tego Steama właśnie, czy tam Origina, czy tych innych platform. Gry się po prostu można było pożyczać. To nie było złe, tak jak mówię, no ale to wszystko producentom też denerwowało, ponieważ kupi jedną kopię kolesia, 10 będzie grało od niego, wiadomo. Producent już kasy z tego nie ma, tak? To było też myślone chyba pod to. Bo to nie jest piractwo chyba, nie pożyczenie gry. Piractwo to jest po prostu ściągnięcie na Hama, a to była kupiona wersja. Tylko, że każdy powinien mieć swoją, wiadomo. I oni właśnie stworzyli te
No kiedyś tego nie było i właśnie tak graliśmy sobie w trzech na jednym kluczu. Tylko dzwoniło się, grasz teraz? Nie, dobra, to ja gram. Zaraz trzeci dzwoni, ty, ja chcę teraz pograć. Dobra, schodzę. Tylko się pytało, czy jest dostępny klucz, czy można pograć. No i z tą częścią mam najwięcej wspomnień, tak? A tu właśnie jest zrąbana przez tych cholernych cheaterów. No nie powiem, można sobie trafić dobre lobby. Mniej więcej tak jak pograłem tam z godzinkę, dwie, to nie jest dużo. To na Call of Duty według mnie to nie jest dużo, bo to jest mało. To nawet nie da się wprawić w sterowanie. Już nie mówię o padzie. Według mnie, z moich doświadczeń i z doświadczeń moich współzawodników z Akademii w Pierdolu, dawnej Akademii, bo już nie istnieje, liczyliśmy, że tak średnio 200, od 200 do 300 godzin robi z siebie pro. Dopiero po minimum, te 200 godzin to jest naprawdę minimum, żeby ogarnąć całą grę. Wszystkie atuty, bronie, dodatki, wszystko, kompletnie wszystko. Przez 200 godzin można spokojnie zobaczyć, jak to strzela. I te 200 godzin naprawdę może zrobić z siebie pro. Nie mówię, że na pewno, bo 200 godzin to jest kompletne minimum. Po 300 godzinach, po 500 godzin można dopiero mówić o jakimś prosie, który naprawdę trzepie dobre wyniki. No mieliśmy tak, ja się do takich nie zaliczam, ale tam czasem walnę dobry wynik, czasem nie, różnie z tym bywało. Ale naprawdę nie wiem, o czym teraz w sumie miałem mówić. Nieważne. Chodzi mi o to, że mniej więcej co drugi mecz jest dobry bez cheaterów, ale to mało, bo co chwilę trzeba zmieniać te lobby, trzeba szukać dobrego lobby bez cheaterów, żeby znaleźć taki, który nam odpowiada, w którym czujemy się dobrze, którym można normalnie zagrać i normalnie natrzepać sobie jakiś wynik. Tutaj meczyk dobiega niestety już końca. To był pierwszy meczyk, jaki nagrałem z World at War. W końcu zmusiłem się, podłączyłem tą nagrywarkę. I dobrze. Myślę, że dobrze, bo to mnie jakoś zmotywuje do nagrywania większej ilości materiałów. A no, tych Call of Duty już trochę sobie nazbierałem na PS-a, bo na PC-cie mówiłem, nie chcę już za bardzo grać. Czasem coś tam sobie odpalę, jakiś MW3, bo MW3 na PS3 nie mam. Ale nie chcę grać już na PC-cie, ponieważ zbyt długo grałem już ostatnio na PC-cie i na padzie teraz mi idzie dosyć gorzej. Trudno. Muszę się znowu jakoś przyzwyczaić do tego pada. Nie jest problem, tylko trzeba dłużej pograć. Tutaj jest ten pierwszy, 16 na 10 tam było. Tak więc ważne, że miejsce pierwsze. Myślę, że nie jest źle. Tak więc to by było na tyle. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.